Mój drogi Sztrop, wszystkie sprawy bledną. Nawet ważne, wobec zadania, jakie panu powierzyłem. Przyszedł czas wielkiej akcji. 17 kwietnia pan musi być w Warszawie. Bez rozgłosu. Dzwonił Heino Schindler. Pan był w Warszawie już 17 kwietnia? Nikt o tym nie wiedział. Poza doktorem Ludwikiem Hanem. Miałem nadzorować wywózkę Żydów z getta, mimo że dowódcą SS i policji w Warszawie był von Zamyrin. Akcję zaplanowano na 3 dni. Ale doktor Han uważał, że będzie trwała dużo dłużej. Żydzi mieli organizację wojskowo-polityczną, ale Han przede wszystkim obawiał się Polaków. Co będzie, gdy ruszą Żydom na pomoc? Nie dysponują, co prawda, odpowiednim uzbrojeniem, ale nas mogą zaatakować. Co wtedy? Całą Warszawę zniszczyć? To byłoby polityczne i strategiczne głupstwo. Według Hana Polacy szli ręka w rękę z Żydami. Wieczorem przebrałem się. Oficerski płaszcz bez oznak. Zdjąłem monokl, wziąłem od Hana skromne auto i pojechałem zobaczyć teren przyszłych walk Zamyrina. Wjechał pan do samego środka getta? Oczywiście. Nałykałem się żydowskiego smrodu. Mówili, że w getcie są tłumy, a tu pustki. Na ulicach pustki, spokój. Pozorny spokój. Było jasne, że Żydzi byli uprzedzeni. Nagle od strony aryjskiej usłyszałem strzał. Pobiegłem. Strzelał młody Ascaris w czarnym płaszczu. Ascaris? Skąd tam się wziął Ascaris? Z Afryki? Tak nazywaliśmy ochotników ze zdobytych terenów Europy Wschodniej. Łotysze, Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Nie najlepsi żołnierze. Ale dobrzy nacjonaliści, antysemici. Obrugałem jak psa. A ten się głupkowato uśmiecha i mówi: nudno, panie poruczniku. Wziął mnie za porucznika. Nudno. Kiedy w końcu zaczniemy strzelać do tych zwierząt za murami żydowskiego ogrodu zoologicznego? Dałem mu rękawiczką w połbie, a w drugą rękę Reichsmarkę. Na Ascarisów można było liczyć. Weszli o 6. Pierwsze 5 minut spokojne. Żydzi ich podpuścili. Gdy SS-mani myśleli, że już wiosennym spacerkiem przejdą przez getto, dostali silny ogień. Popłoch. Wybuchła mina, poraziła naszych ludzi. A oficerowie pchają dalej. Naprzód, jak obłąkani. Ten idiota von Zamyrin wprowadził czołg i samochody pancerne w ciasne, wąskie ulice. Natychmiast obrzucili je koktajlami Mołotowa i zaczęło się piekło. W ciągu pół godziny wojska von Zamyrina zostały rozbite. Czołg unieszkodliwiony, to samo z samochodem pancernym. 12 ludzi zostało rannych. W mojej kwaterze rozdzwoniły się telefony. Krüger krzyczał, że klęska, hańba, polityczna i wojskowa plama na honorze SS, wszystkie siły rzuć pan natychmiast przeciwko gettu. Reichsführer Himmler, zawsze delikatny i subtelny, wielokrotnie używał grubych słów. Rozkazał natychmiast wycofać oddziały, zdjąć von Zamyrina z dowodzenia i w ciągu 2 godzin rozpocząć ponownie akcję. Już pod moim dowództwem. Sprowadziłem nowy czołg i zwiększyłem siłę uderzeniową. Każdy, kto chciał, dostał sznapsa albo szklankę wina. Punkt 8. Ruszyliśmy. Przez kilka minut było spokojnie. Nagle nieprzyjaciel z kilku domów położył ogień z pistoletów, karabinów maszynowych i chyba granatników. Wstrzymałem natarcie. Podciągnąłem artylerię. Dysponowaliśmy 1 haubicą, 10 i 3 działami przeciwlotniczymi. A jakiego kalibru? Niewielkiego. 20. Szybkostrzelne. Ale panowie, orientujecie się, jaką siłę przebicia ma pocisk zenitowego działa, gdy razi torem płaskim cele odległe o 200-300 metrów? Zdobyliśmy wszystkie punkty oporu.
Niestety nie udało nam się ująć ani jednego z walczących. Znaleźliśmy tylko 400 cywilnych Żydów. Reszta poszła w labirynty korytarzy podziemnych, w kanały. Kanały kazałem zalać bez rezultatu. Niektórzy utonęli. Ale niestety większość przedostała się na dalsze tereny. Wieczorem Żydzi milczą jak zaklęci, jakby ich nie było w domach. Około 20 postanowiłem wycofać oddziały. Zwiększyłem straże zewnętrzne. Chciałem mieć pewność, że oddziały AK nie nawiążą bezpośredniej łączności. Już zaspiałem, kiedy zadzwonił jeden z telefonów. Wrzasnąłem do słuchawki: Donner, Weber, jak śmiecie mnie budzić? Rano dowodzę w getcie. To był Himmler. Zerwałem się na równe nogi, zacząłem SS-Reichführera gorąco przepraszać. A ten, krztusząc się ze śmiechu, powiedział: niech pan się nie gniewa, drogi Sztrop, że pana budzę. Herr General Sztrop, 19 kwietnia to uwertura do wydarzenia historycznego. Będzie nosić nazwę Grossaktion in Warschau. Przebiegiem tej uwertury dyrygował pan genialnie. Ponieważ lubię wagnerowskie opery, powiem krótko: graj pan tak dalej, maestro, a nasz Führer i ja nigdy panu tego nie zapomnimy. Ciągle nas ostrzeliwano. Ponosiliśmy straty w ludziach i sprzęcie. Trochę mi się wojsko zaczęło rozłazić. Zaobserwowałem objawy lęku wśród naszych. Doszedłem do wniosku, że jedyną skuteczną drogą prowadzącą do celu jest palenie. Systematyczne i kompleksowe palenie budynków. Saperzy błyskawicznie doszli do wielkiej wprawy. Pół godziny po wydanym rozkazie chałupa już się paliła. Żydzi biegali jak szatan. Ukazywali się to tu, to tam. Na balkonach, dachach, na gzymsach, w oknach. Czasami strzelali. Uciekali. Różnie. Śpiewali jakieś pieśni, psalmy chyba. Inni krzyczeli chórem: Hitler kaput, na pochybel Niemcom, niech żyje Polska. Rozgarbiasz. Niebywały. Pożary, dymy, płomienie, iskry pędzone wiatrem, kurz, fruwające pierze, smród palonych materiałów i ciał, wybuchy granatów, łuny i spadochroniarze. Spadochroniarze? Żydzi. Żydzi wyskakiwali z okien i balkonów domów palących się od parteru. Wyrzucali najpierw jakieś kołdry, pierzyny, bety i na to skakali. Moi SS-mani nazywali ich spadochroniarzami. Strzelali do nich w locie.